Nowy system informatyczny wdrażany od 2 lat w prokuraturach otwiera przed użytkownikami zupełnie nowe możliwości. Wśród jednostek, które uruchomiły już nowatorską, cyfrową platformę, jest również suwalska prokuratura. Funkcjonalność systemu w ocenie Wojciecha Piktela, rzecznika suwalskiej prokuratury okręgowej, wnosi wiele pozytywnych zmian zarówno dla śledczych, jak i uczestników poszczególnych postępowań. Zasadnicza to taka, że z dokumentacją i dowodami można zapoznać się przez internet. Do tej pory mieliśmy do czynienia z aktami papierowymi i te tradycyjne akta papierowe dochodzenia czy też śledztwa są obecnie skanowane. Każda strona jest skanowana, każdy materiał, również dokumenty cyfrowe w postaci zdjęć, płyt mogą być też zdigitalizowane i jakby wtłaczane do naszego systemu. Robi się to między innymi po to, żeby z jednej strony prokurator ma łatwiejszy dostęp do tych akt, mianowicie wtedy, kiedy akta papierowe są na policji, czy musiały być przesłane do sądu, czy do biegłego. Prokurator cały czas może dalej wykonywać czynności, bo ma dostęp przez komputer do tych akt cyfrowych. Ponadto ta funkcjonalność, czyli to, że tworzymy akta zdigitalizowane, pozwoliły udostępniać w tej formie akta stronom postępowania. Dla pokrzywdzonych, ale też i dla podejrzanych ma to istotne znaczenie. Uzyskując dostęp do akt, mogą na bieżąco obserwować, co takiego w ich sprawach się wydarzyło, jakie czynności wykonał prokurator, jakie czynności wykonała policja pod nadzorem prokuratora. To pozwala też niejako trzymać rękę na pulsie i sprawdzać, jak to postępowanie jest prowadzone i nawet składać wnioski dowodowe. Do tej pory również były możliwości zapoznania się z treścią akt, ale wymagały od potencjalnego czytelnika dokumentów sporo czasu i zachodu. Akt nie było można wypożyczyć, ich przejrzenie wymagało osobistej obecności w jednostce w godzinach jej urzędowania. Teraz do zgromadzonych przez śledczych dokumentów można zajrzeć o dowolnej porze, siedząc przy własnym domowym biurku i bez pośpiechu dokonywać analizy. Nie każdy jednak może do tej dokumentacji zajrzeć. Jeśli chodzi o uprawnienia, to tutaj nic się nie zmieniło, kodeks postępowania karnego się nie zmienił. Dalej za zgodą prokuratora pokrzywdzony przestępstwem oraz podejrzany mogą na każdym etapie śledztwa lub dochodzenia zapoznawać się z aktami. Jak podkreśla rzecznik prokuratury, wgląd do akt uzależniony jest od zgody śledczego, ale ta procedura służy zasadniczo tylko weryfikacji, czy zainteresowany treścią dokumentów należy do kręgu osób uprawnionych. Nie ma więc obawy, że do prokuratorskich tomów zajrzy każdy chętny czy zbyt ciekawski. Wojciech Piktel informuje również, że nowy sposób zapoznawania się z aktami spraw jest pod pewnego rodzaju szczególnym nadzorem prokuratora. Akta udostępnione przez internet są zabezpieczone, są specjalnie oznaczone i nie można ich sobie po prostu w domu wydrukować czy pobrać, można je tylko oglądać. Rozpowszechnianie wiadomości z postępowania przygotowawczego, zanim one pojawiły się w sądzie i bez zgody prokuratora, jest zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności. Warto mieć to na uwadze, gdyby komuś przyszło do głowy choćby sfotografować ekran komputerowego monitora podczas wyświetlania dokumentu i rozpowszechnić zdjęcie wśród osób nieuprawnionych.